Witajcie, to znowu ja, Sarcza, wy oglądacie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w God of War Ragnarok, ponieważ w Helheimie zrobiliśmy już wszystko, zarówno fabularnie, jak i pobocznie, bo mamy tutaj cały świat ukończony na 100%, to teraz w ramach wątku głównego mamy powrócić do domu Sindriego. Atreus wciąż zaskakuje mnie swoim rozwojem, związał duszę Fenrira z ciałem Garma, korzystając z magii ludu swojej matki, czy raczej z magii swojego ludu. Czas wracać do domu. Tutaj skończyliśmy ostatnio przy mistycznej bramie, więc pora z niej skorzystać i faktycznie do domu Sindriego powrócić. Widzę, że ten powrót następuje tak czy siak automatycznie, więc nie mamy innego wyboru. Chcesz się jeszcze czymś zająć, zanim wrócimy do Sindriego? Nie. Najpierw zabierzemy Mimira. Potem opowiesz nam o Asgardzie. A potem zobaczymy. Naprawdę traktujesz go jak brata. A co z Freją? Wprowadziła się, jak mnie nie było. Kiedy przekierowała gniew na Odyna, zrozumiała, że mamy wspólny cel. Też jej to mówiłem, ale... Kiedy to było? Nim zacząłem ci mówić, gdzie chodzę w nocy. Rozumiem. Hej, przecież mnie nie zabiła. Nic nie mówiłem. Dużo jeszcze musicie ponadrabiać, panowie. Zarówno Atreus, jak i Kratos. Ojciec się teraz dowiaduje, co syn robił. No, przynajmniej spokój tym razem, tutaj przy domu Sindriego. A podejdźmy jeszcze na chwilkę tutaj. Nie masz Lindwermów? Co? Zapomniałeś, że pożerają światy? Spokojnie, zostały tylko dwie. Cześć, szukasz szefa, tak? No, niestety, ale sprząta bałagan po garnie. Spróbuj później, dobra? A i z tą zgryźliwą wiewiórką to jeszcze chyba będziemy musieli sobie na poważnie pogadać, co? Tymczasem wchodzimy. Jesteście. Jak poszło? Bestia nie będzie nas niepokoić. No to kamień z serca. Więc uśpiliście starego Garma. No, tak jakby. Atreusie, twoja chęć wyprawy do Asgardu po wszystkim, co nam zrobił. Nie zrozumiem tej decyzji. Ale liczę, że wracasz z czymś, co przyda się w naszej walce. Nie ty jedna. Chodźcie, spójrzcie, co knuje Odyn. Na tym zależy mu najbardziej. Bardziej niż na samym Ragnaroku. To ta maska. Rozpoznajecie ją? To coś? A, to marny trop. Miał na jej punkcie bzika, zanim go poznałem. Szczerze mówiąc, sądziłem, że to giganci spłatali mu figla. A weź pokaż. Nie. Mylisz się. Ta maska to nie żart. To nie dzieło gigantów. I tylko kilku z nich widziało ją w wizjach. Nie znali jej pochodzenia, ale sądzono, że pozwala dostrzec tajemnicę samego stworzenia. To wyrocznia? Coś znacznie więcej. Pomyśl, że masz dostęp do źródła nieskończonej wiedzy. Dla niej. Torturował mnie Odyn. Widziałaś ją? Gdzieś? Nie. Tą obsesją nie raczył się ze mną podzielić. Ale coś ci powiem. Nawet kiedy Odyn mówi prawdę, nie jest całkowicie szczery. Tak czy siak, nie powinno nas to rozpraszać. Pozostaje pytanie, ruszamy na Heimdala? Napiszemy naszą historię inaczej. Więc moim celem jest Vanaheim. Skoro nie walczymy z Odynem, pomogę bratu stawić mu opór. Dołączymy do niej później.
Ojcze, przejrzę moje notatki o masce. Może wymyślę jakiś plan. Chyba, że chcesz gdzieś pójść, to mogę pójść z tobą. I posłuchajcie. Przepraszam za to, jak was opuściłem. Wiecie, że nie skrzywdziłbym umyślnie żadnego z was. Cóż, gdy mimowolnie zmieniasz się w niedźwiedzia, to takie rzeczy mogą się zdarzyć. Czyli wybaczacie mi? Oczywiście, Atreusie. Wiemy, że tego nie chciałeś. Sindri? Wybaczę ci. Za jakiś czas. Jasne. Dobre i to. Skoro oczyszczamy atmosferę, to wybaczcie, że nie pomogłem, gdy zaatakowały sługi Hel. Mój stosunek do przemocy nie ma znaczenia, gdy atakują wasz dom. A już szczególnie, gdy atakuje go nieumarłe plugastwo. A mimo to, zamiast po miecz, sięgnąłem po tarczę. Słusznie mnie za to zrugałeś, stary druhu. Gdy znów przyjdzie potrzeba, będę gotów. Mądre słowa. Wierzę, że są szczere. No to liczymy na twój miecz w przyszłości w takim razie. Zajrzyjmy jeszcze do Atreusa. Będę nad tym pracował, dopóki nie wyruszymy. Jasne. W takim razie nie przeszkadzamy. Tutaj nic nowego, jak rozumiem. Chyba muszę oczyścić umysł. Z Mimirem jeszcze możemy pogadać, czy nie? A ty co, jak zwykle będziesz się chował do tego schowka na miotły? No nie, jednak obiera inny cel. Pokój Frey jest taki pełen zieleni i spokoju. Nie obrazi się, jeśli... No to się jeszcze okaże. Tak lepiej. Przyłączysz się, Kratosie? Usiądź, skup się na oddechu i spróbuj odnaleźć spokój. Nie. Nie ma Kratos zamiaru marnować czasu. Bracie, nim zajrzymy do Frey, może masz jakieś niedokończone sprawy w innych światach, którymi chciałbyś się zająć? Chłopak z pewnością ci pomoże. Szczerze mówiąc, może jest to właśnie dobry pomysł. Nie ma tych spraw aż tak dużo do nadrobienia, a brakowało mi tych podróży z Atreusem. Boję się z kolei, że gdy ruszymy bardziej z fabułą, to znowu się w jakiś sposób rozdzielimy. Na razie jeszcze tutaj podejdźmy. Mogę naostrzyć ten topór, jeśli chcesz. Chodząca osełka to właśnie ja. Na pewno skorzystamy. Przyniosłem kamień. Znam ten odór. Troll! A już myślałem, że wybiłeś wszystkie trole, jakie pętały się po 9 światach, jeszcze przed Fimbulwinter. Non-stop twórcy nawiązują do tego, że w poprzedniej części było tak dużo troli do ubicia. Żyjesz? Trza więcej niż ganek wygłodniałych truposzy, by mnie załatwić. Przecież nie będę paradował z bandażem na głowie i błagał o współczucie. Poturbował mnie niedźwiedź! Drasnął co najwyżej. To co? Sprawdźmy tego lewiatana. Wreszcie można ulepszyć na 5 poziom. No, już będę blisko osiągnięcia 6 levelu, jeśli chodzi o postać. I to się nazywa topór. Oczywiście nie ma tak łatwo. Jeszcze potrzebujemy ulepszać ostrza chaosu i włócznie. No a do tego potrzebujemy określonych przedmiotów. A jeśli chodzi o specjalne, nowe zaklęcia się pojawiły. Bierzemy. Moc Niflheimu i potęga Helheimu. A jeśli chodzi o kamień wskrzeszenia, mam to cały czas przy sobie, spoko. No dobra, to chyba będzie na tyle póki co, bo tutaj wciąż nie mam tej asgardzkiej sztabki, żeby sobie ulepszać właśnie ten napierśnik. Brakuje mi tylko jednej, bo tutaj już rozwinęliśmy na 7 poziom. No dobra, to jeszcze chwileczkę poczekamy. A teraz te punkty doświadczenia możemy faktycznie wykorzystać. Tylko 2 nowe umiejętności się pojawiły, jeśli chodzi o topór. Zobaczmy tutaj jeszcze. Wydłuż działanie Dumy Mrozu o kolejne uderzenia. Duma Mrozu to było to.
O, to fajnie. Jeszcze dłuższy kombos będzie i zobaczmy, jak to wygląda na tym podglądzie. Takie dwa uderzenia jeszcze dochodzą. No dobra, wydajemy 4000 punktów doświadczenia. No i tutaj, przytrzymaj trójkąt podczas odzyskiwania lewiatana, aby szybko aktywować mroźne przebudzenie. Aha. No i zostało nam tylko jeszcze to. No ale to potrzeba szóstego poziomu. To pora. Na razie więcej punktów nie wydamy. Co najwyżej u Atreusa zyskuję dodatkową urodziczną strzałę. Na to czekałem, bo u Frey już coś takiego robiłem. Atreus może parować ataki wrogów. Atreus ma szansę na wykonanie kontrataku w postaci silnego strzału w ziemię po sparowaniu ataku wroga. I teraz czy coś stąd? Czy raczej tutaj? Atreus ma szansę wystrzelić grat w strzał po sparowaniu ataku wroga. I Atreus ma szansę wystrzelić grat strzał we wroga wyrzucanego w powietrze. Też się przyda. Wrogowie znajdujący się pod wpływem uroku strzał pieczęci Atreusa stają się mniej odporni na ogłuszenie. No i ostatnia zdolność. Eksplozje żywiołów wywołane u wrogów znajdujących się pod wpływem uroku strzał pieczęci Atreusa aktywują się dwa razy. Mamy całe drzewko odblokowane, no proszę. Liczyłem, że może będzie jakieś osiągnięcie za to, ale nie. To co? Chyba pora wychodzić w takim razie. Mam nadzieję, że Atreus dołączy. Czekaj! Idziemy z tobą. Na to liczyłem. No to ruszamy. Chyba, że teraz możemy pogadać z Ratatoskiem. Ej, ile to Lindwyrmów już dla mnie znalazłeś, co? A, no tak, żadnego. Świetnie, słyszeliście, że was szukam. Ogar Hel już nikomu nie zagraża. W istocie. Dowiodłeś, że potrafisz sprostać najważniejszym z zadań, panie Kratosie. Wybacz, jeśli ostatnio byłem drażliwy albo wręcz bezczelny. Strata pani Nidhogg bardzo mnie dotknęła, a to było jeszcze przed tym całym problemem z Garmem. Z całego serca przepraszam, że byłem dla ciebie nieuprzejmy. Nie zwróciłem uwagi. Oczywiście starasz się być miły. Zachowałem się bezczelnie, a nawet okrutnie. Z pewnością poczułeś się przez to niekomfortowo. Nie. Moje słowa ranią zatem bardziej niż sądziłem, a ty zmyślnie chowasz blizny. Obiecuję, panie Kratosie, pewnego dnia ci to wynagrodzę. Zapraszam ponownie. Czy ty nie rozumiesz, że to już koniec rozmowy? Aj, naprawdę jesteś zgryźliwą wiewiórką. To trzeba przyznać. Wrócimy tu za jakiś czas, a teraz dajcie mi chwilkę, żeby się zastanowić, do którego świata udamy się w tym momencie. No i stwierdziłem, że Alfheim będzie naszym kolejnym celem, bo tutaj naprawdę niewiele rzeczy zostało do zrobienia. Pytanie tylko, czy na przykład z berserkami będziemy mogli sobie poradzić na aktualnym poziomie. No ale też nie tylko to tutaj jest do zrobienia, no bo chociażby jest tam skrzynka Norn, która wymagała użycia włóczni Draupnir i to było tutaj na samym początku, więc do tej mistycznej bramy się przeniesiemy. Mimirze, co jeszcze wiesz o masce? Tylko tyle, że Odyn miał obsesję na jej punkcie. Szukając jej, przemierzył płonący ocean Egira i dotarł aż do serca milczącej Matrony. Stracił całą załogę. Ale w jego mniemaniu było to przedsięwzięcie warte każdego poświęcenia. No właśnie, jeszcze możemy pogadać po drodze. Jak teraz udajemy się tutaj za Atreusem, to też w różnych miejscach możemy liczyć na to, że jakieś nowe tematy do rozmów się pojawią. I proszę, mamy znak zapytania, który wcześniej nie był tutaj widoczny. Więc to może być coś nowego w tę stronę. A, kolejna szczelina Hel. Sam, no chyba kolejna szczelina Garma. No to super, nie musieliśmy długo na to czekać. Zajmijmy się tym. Lessa Riffa! O! Mamy gościa na siódmym poziomie doświadczenia.
Wytrzymały jest skubany, niestety. Na to muszę uważać. Aj, przerwali mi niestety ten atak, szkoda. Też blokują niektóre te moje ataki. To trzeba brać pod uwagę. Tak jest. Ależ skubany jest naprawdę odporny. Ale wreszcie załatwiony. No tego nie brałem pod uwagę, że te niektóre walki tutaj mogą być aż za trudne. Twojej prawej! Już prawie! Pomóżmy tutaj. Nie, jeszcze kurde z tyłu. Naładowane ostrza chaosu. Jak już pokonałem tamtego z fioletowym paskiem, no to jest o wiele lepiej. Obrywaj. Dobrze. Zabieramy wszystko. W ogóle tutaj zejście. Aha, bo to jest powrót. Tam mamy w ogóle jakieś źródło światła, ale nie wiem, czy chcemy tam akurat wracać. Może niekoniecznie. Chociaż nie, jeśli bym chciał iść tędy, to nawet nie mam wyjścia i chyba innej drogi nie mamy. Jeszcze spójrzmy tutaj na mapę. Szczeliny Hel, właśnie ta skrzynka Norn gdzieś tutaj po drodze do tej świątyni światła. I coś nieodkrytego, no to akurat może też będę musiał jednak poczekać. Tylko teraz właśnie pytanie, ja przyszedłem z tamtej strony. Tutaj i tak nie ruszymy. Więc chyba muszę jednak tędy. Tak też zróbmy. Zejdziemy tutaj i mam nadzieję, że dostaniemy się właśnie do tej skrzynki Norn. A mówię, no częściowo też liczę na to, że może jakieś dodatkowe tematy usłyszymy. Chociaż tutaj akurat byliśmy jeszcze z Atreusem, prawda? Więc to niekoniecznie jest taki świat, gdzie... Hej, Mimirze! Zauważyłeś, że Thor mówi do młoda? A, więc ciągle to robi? Ta. Czy on wzmacnia stal, albo nie wiem, rzuca zaklęcie? Nie, to dziwny typ. Martwi mnie tylko to, że Atreus został tam na górze i teraz nie wiem, czy nie powinienem skorzystać z jakiegoś punktu kontrolnego. Nie znalazłem tam żadnego przejścia, więc jednak powróciłem tutaj na miejsce startu przy tej mistycznej bramie i wybierzemy się tutaj, no bo tam byśmy już ruszali na te kolejne pustkowia, a tędy szliśmy po raz pierwszy wraz z wątkiem fabularnym, gdy zmierzaliśmy do Świątyni Światła, więc na pewno tutaj znajdziemy drogę właśnie do tej skrzyni Norn. Jeśli nic się nie będzie działo, to widzicie tę ścieżkę na przyspieszeniu. Trzy legendarne bronie. Masz ulubioną, ojcze? Nie. To narzędzia do konkretnych zadań. Preferencje nie mają znaczenia. Topór jest fajny. Okej. Ja też lubię topór. Myślałem, że będę musiał przyspieszać tę podróż w montażu, ale jednak nie, bo widzicie sami, jakieś tematy do rozmów się pojawiają po drodze. Może na mniej lub bardziej istotne tematy, ale zawsze. Teraz tędy szliśmy w dalszej kolejności. Więc i tutaj wypadałoby przejść. Omijam oczywiście te poboczne ścieżki, które już całkowicie dokładnie zwiedziliśmy, kiedy ruszaliśmy z wątkiem fabularnym. Ciekawe też, czy gdzieś się pojawią nowi przeciwnicy. Mimo, że już te tereny oczyściliśmy, to czasem właśnie wrogowie na nowo się nam ujawniają. O, i tu już będzie droga do tej świątyni światła. Więc zaraz skrzynka Norn powinna się pojawić. To chyba już tu.
Po prawej stronie było. Dobrze pamiętam. I teraz tak, mieliśmy tutaj jedną runę. A, tu jest w ogóle przejście też, spoko. Wiecie co? Najpierw to odblokujemy. Kolejna mistyczna brama dodana, super. Niestety drugiej runy nie widać. Czyli jeszcze raz wbijamy tu. Druga jest po tej stronie. Jeszcze trzeba będzie poszukać trzeciej. Na przykład tam. Dobra. Teraz jak najbardziej się udało i mamy to. Mamy róg krwistego miodu. Czyli co? Wynika z tego, że została mi tu jeszcze jakaś jedna nieodkryta aktywność i najwyraźniej będę musiał tutaj jeszcze po to powrócić. No bo tam już byśmy mieli tę świątynię światła. A więc nie ma co liczyć, że coś tutaj ominęliśmy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ruszajmy zatem dalej. Teraz myślę, że przeniesiemy się na te pustkowia tutaj. Tylko gdzie będzie najbliżej? No powiedzmy, że tu, do tej mistycznej bramy. No i tam spróbujemy rozprawić się z berserkiem kolejnym. Mimirze, ta maska Odyna, jak się o niej w ogóle dowiedział? Ponoć pewnej nocy usłyszał głos. Błagał go, by zdobył maskę i przejął kontrolę nad swym losem. Ja tam myślę, że to brednie. Pewnie się upił i uwierzył, że kawałek drewna rozwiąże wszystkie jego problemy. Po czym ruszył w podróż po światach, aż znalazł coś, co przypominało obiekt jego urojeń. Sama maska pewnie nie ma żadnej mocy. Heh, pewnie tak. No ciekawa koncepcja, Mimirze, ale nie wiem, nie wiem. Wątpię, żebyś miał rację. Hej, Sindri. I co? Jak tam Asgard? Walczyłem z Heimdallem na wielkim polu błota. Było wszędzie. Też bym się stamtąd wyniósł. Mam go jeszcze trochę przy sobie. Nie zbliżaj się, niegodziwcze! Trzymaj się z dala z tym błotem, co? Dobra, tu standardowo nic nowego. A tak jak mieliśmy tego glitcha, że pojawia się wykrzyknik przy broni, tak jest to nadal. Wiecie co? Te punkty doświadczenia, jedna rzecz mnie zastanawia, czy nie wydać ich jednak na ulepszenie męstwa, bo jeśli miałbym się teraz zabierać za walkę z kolejnymi berserkami, no to ostatnie walki dały mi znać, że faktycznie to męstwo na takie trudniejsze potyczki może się przydawać, więc chyba zdecyduję się na wydanie tego, no bo to oczywiście zwiększy ilość otrzymywanego zdrowia. Pozbędę się praktycznie wszystkich punktów doświadczenia niestety, no ale cóż. Mam to teraz wyekwipowane, więc możemy ruszać. Tutaj też jest jeszcze jakaś nieodkryta aktywność. No ale ja się skupię na razie na tym nagrobku. Chłopcze, dobrze mi się zdaje, że miałeś okazję poznać się z córką Thora? Tak, Tryd jest świetna. Chcę kiedyś zostać Walkirią i zasługuję na to. Mówiłem jej o naszych walkach z Walkiriami, ale nie wiem, na ile mi uwierzyła. Za to opowieści o Odynie w ogóle nie chciała słuchać. Każdy bywa ślepy na problemy w rodzinie. Do pewnych wniosków trzeba czasem dojść samodzielnie. No ciekawe, dużo tutaj może być tych dodatkowych opowieści, biorąc pod uwagę, że sporo się wydarzyło od ostatniego razu, jak tutaj podróżowaliśmy. Tymczasem tutaj ma być ta walka. Po tym, jak spędziłem trochę czasu w Asgardzie, trudno mi sobie tam wyobrazić Magniego i Modiego. Obu ich wychowała Sif, prawda? Wydaje się dobrą matką, może trochę nadopiekuńczą. Dobrą matką? Chyba mówisz o innej Sif. Chwila. Słyszę coś dużego. No i to chyba dotyczy tego berserka tutaj. Nagrobek. Berserk czeka na walkę. Dokładnie. No i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie sobie poradzić. Ach,
Gromundr okrutna, Widagr zimna i Wetr pyszna. Więc nie należy do ciebie! No nie mamy szans, na pewno. Uwaga, z lewej! Jasny gwint, trzech przeciwników. Fioletowy pasek, więc tutaj jesteśmy na jakieś 2-3 uderzenia. Rur, Big L! Okej, ustalić się! Ale ty nie jesteś tego świadomy. No raczej tak, Atreusie. No ale nie, ja zrezygnuję teraz z tej walki, a wrócimy tutaj kiedy indziej. Mimirze, jeśli ktoś mi się podoba, to skąd mam wiedzieć, czy to odwzajemnia? A jest taka osoba? Co? Nie. Tak tylko pytam. Wiesz co? Nieważne. No. Nieważne. A proszę, proszę. To nam tutaj Atreus dojrzewa. Ciekawe, czy miał na myśli Angrbodę, czy może Tryd w takim razie. A może jeszcze powrócimy do tego tematu. W każdym razie z tamtej walki Mimirze zdecydowanie zrezygnowałem, a teraz jadę tutaj do kolejnego nagrobka. Chociaż no ciekawe, czy tutaj będę w stanie sobie poradzić. Co miałeś wcześniej na myśli, mówiąc, że Sif nie była dobrą matką? Po prostu taką ją pamiętam. W hulaszczej kulturze asów kobieta powinna dążyć przede wszystkim do tego, by nie mieć sobie równych w walce i piciu. Sif i Thor rzadko bywali trzeźwi. A jeśli chodzi o dzieci, swoich synów traktowali z taką samą brutalnością jak wrogów. Jak to? Zaczekaj chwilę. Chyba słyszę coś sporego. No nie przesadzaj mi, że jeszcze kawałek drogi do kolejnego berserka. No ale będzie w takim razie kontynuował. A to tutaj. Nagrobek berserka. Szykuj się do walki. I właśnie też gdzieś chyba tutaj w pobliżu mieliśmy trolla do przebudzenia, więc też bym się tym zajął. A na razie trzymajmy kciuki, żeby to była walka, którą możemy się zająć już teraz. Jalti spokojna! Nie należy do ciebie! Uzbieraj się! Dasz radę! Szczerze... Woda na ciebie, tato! Raczej też nie ma co się za to zabierać. Strata czasu! Fioletowy poziom. Czyli co, jeśli chodzi o Alfheim, no to potrzebujemy zdecydowanie wyższego levela, no bo na tę chwilę poziom 5. Jak osiągnę poziom 6, no to wtedy ci przeciwnicy tutaj będą prawdopodobnie mieli ten pomarańczowy pasek zdrowia, co oznacza też wysoki poziom trudności, ale... No, już jest to wtedy do pokonania, bo już przecież takich przeciwników, takich berserków pokonywałem. Na fioletowym, no owszem, nie jest to niemożliwe, ale jesteśmy wtedy na jakieś 3, góra 4 uderzenia przeważnie. Więc nie będę się w coś takiego bawił. Teraz przejedźmy się do tego trolla. To chyba było jakoś tutaj po lewej, a po drodze może jeszcze dokończymy tę historię Mimira. Zatem, czy to Tryd jest tym kimś, kto ci się podoba? Tryd? Nie... To znaczy, nie mówiłem o nikim konkretnym. No i ten... Tryd podoba się Skjoldrowi, ale ona myśli tylko o zostaniu Walkirią. Jest zdeterminowana, wiesz? No dobrze, chłopcze, dobrze. Pamiętaj tylko, że jeśli chciałbyś jeszcze kiedyś porozmawiać... Wiem. Nie trzeba. Serio. Okej, no to jest dopiero ciekawe móc posłuchać takich rozmów. Znaki. Chyba Jari i Sowr byli też tutaj. No, a ty, Atreusie, skąd niby o tym wiesz? Bracie, widzę tu kolejny składnik. Szukałem trolla, a tymczasem mamy kolejny składnik w ramach tego oddzielnego zadania. Spoko. Do tej pory szukaliśmy tych składników tylko z Freją. Ale wiadomo, z Atreusem też możemy tego questa kontynuować, tylko dziwnie brzmi Atreus, który nagle wie, o co chodzi. Mimirze, opowiedz mi o Jarim. Kiedy opuścił rodzinę, wędrował po światach w poszukiwaniu czegoś nienazwanego. Ale podczas żadnej z podróży nie znalazł tego, czego szukał. Aż do czasu, gdy spotkał kolejnego wędrowca, który tęsknił za czymś podobnym. Nienazwanym. Zwał się Somr. Znajdźmy ostatni składnik. Tylko gdzie ten ostatni składnik ma być?
Tutaj chyba mieliśmy taką informację, wydaje mi się. Składniki były gdzieś tutaj w końcu, czy nie? Nory, szczeliny, lindwyrmy, dusze, kwiaty, tygiel. No nie wiem, jakoś tego nie widzę, a przecież nie wśród tych prac, zdaje się. Dobra, wiecie co, na razie to zostawmy. Tu jest jeszcze ta mapa skarbów, prawdopodobnie w Midgardzie ten skarb jest do odnalezienia. Poprzez światy, to jest przysługa, no właśnie. Tutaj, na samym dole. Okej. Okay. W Vanaheimie, no tam musimy ruszać, żeby kontynuować wątek fabularny. Jedźmy jeszcze tutaj. O, tu był chyba ten troll. Dobrze pamiętałem. Proszę. Oby jego się dało pokonać już teraz. Tylko musimy na początek zmienić relikt, przynajmniej na chwileczkę. A później ta rękojeść grama mi się przyda. Mistyczna pamiątka. I lecimy. Dobra. Widzę, że pasek pomarańczowy. Od razu zmieniamy na rękojeść grama. A, musi się naładować najpierw. No to lecimy z walką. Spróbujmy od razu wykorzystać ataki. Dobrze, dobrze, dobrze. Nie ruszaj się absolutnie. O, atakuj, atakuj. Mamy naładowane ostrza. Do tyłu, do tyłu. I zmieniamy broń. Teraz już mogę sobie zmienić ten relikt, więc zróbmy to od razu. Atakujemy. Nie, tego bez problemu pokonamy z tego co widzę. Wow, wow. Ile ataków nieblokowanych. Niesamowite. Nie masz szans. Za chwilę polegniesz. No jeszcze raz tylko. Proszę bardzo. Znakomita robota, jak zawsze. Od razu przeczytajmy. Bjark Stormr. Troll, którego wybudziliśmy ze snu na wschodniej pustyni Alfheimu, uwięziony przez krasnoluda Alvisa Skałonogiego. Pustynny piasek jest zupełnie inny niż ten z wydm na greckiej wyspie Lemnos. Jest szorstki i wdziera się w każdą szczelinę, która pomieści choćby jedno jego ziarnko. Jeśli połączy się to z dzikimi wiatrami wiejącymi w tym świecie, nie trudno sobie wyobrazić, że stworzenie to wolałoby pewnie spać dalej. Bierzmy wszystko. Kamienny bożek dusz, zaklęcie amuletu. Korzystanie z kamieni zdrowia lub kamieni szału aktywuje kradzież duszy. W trakcie jej działania trafianie wrogów przywraca niewielką ilość zdrowia i szału. No to jest dość ciekawe, trzeba przyznać. Do wykorzystania w trakcie walk przede wszystkim oczywiście. Tutaj ta odporność na trucizny. Wiecie co? Trochę mnie kusi. Dodajmy sobie tutaj na razie. Zobaczymy, na ile się to nam przyda. Kolejne nagrody zabieramy. Nawet nie miałem okazji, żeby sobie... O, jeszcze kamienie snu. Do pancerza Steinbjorna do wykorzystania. Spoko. Ale nawet nie miałem okazji, żeby wykorzystać szał w trakcie tej walki. Tym niemniej wygląda na to, że mamy wszystko zaliczone, co na tę chwilę mogłem zaliczyć, więc nie zrobiliśmy tego aż tak dużo. Zostały nam nagrobki berserków, no i coś nieodkrytego tutaj. Wtedy będziemy mieli absolutnie wszystko, więc powrócimy do Alfheimu wtedy, jak będziemy mieli ze dwa poziomy wyżej, podejrzewam. Zresztą jeszcze zobaczymy.
Ale i tak cieszę się, że się tu wybraliśmy, no bo usłyszeliśmy sporo dodatkowych rozmów. Ja teraz będę ruszał do mistycznej bramy, ale oczywiście wszelkie rozmowy też wam zaprezentuję. Powiedz, bracia, jakim cudem zdołaliście zabić Garma? Właściwie zabiliśmy go kilka razy, ale wciąż wracał. Pomyślałem, że może aby powstrzymać bestię bez duszy, należy mu ją dać. Więc dałem mu tę, którą miałem przy sobie. Że co? Fenrira. Pamiętasz to światło, które widział ojciec? Kiedy umarł Fenrir i przez przypadek użyłem magii? Część jego duszy wypełniła mój nóż. Kiedy się zorientowałem, umieściłem duszę Fenrira w Garmie. Ho, ho, ho! Sprytnie, chłopcze! Wielka bestia z Hel z duszą wiernego psiska. To genialne! Mimir zatem jest pod wrażeniem. Mógłbym skorzystać z tej mistycznej bramy już tutaj, ale powiem wam, że zrobimy inaczej. Pojedziemy do Sindriego i może jeszcze jakaś rozmowa po drodze się rozpocznie. Mimirze, kiedy rozmawialiśmy o Torze i Sif, wspomniałeś, że traktowali synów z taką samą brutalnością jak wrogów. Co miałeś na myśli? O, braciszku, wiem, że nie miałeś łatwego dzieciństwa, ale nawet nie wiesz, ile problemów cię ominęło. Wyobraź sobie, że dyscyplinę ojciec wbija ci do głowy dosłownie pięścią. Takie metody stosował Thor, bo jego samego tak wychowywał Odyn. Od pokolenia sobie wpajali synom wypaczoną wizję męskości. Bezsensowna tradycja, przez którą wszyscy cierpieli. Ale Sif już nie pije. Tak samo Thor. Mówisz poważnie? Ciężko w to uwierzyć. Z tego co rozumiem, on przestał raczej niedawno. Ale wiem, że kocha córkę. Pewnie właśnie to wszystko wyjaśnia. Sif wyszła na prostą w nadziei na to, że jeśli dobrze wychowa córkę, odkupi dawne winy. Thor nie chciał się zmienić. Ale mógł na przykład dostać od niej jakieś ultimatum. Może po tym, co zrobił młodiemu po naszej walce. O, to miałoby sens, chłopcze. W każdym razie, jeśli to ultimatum podziałało, to bardzo się cieszę. Naprawdę. Cieszę się, że dokończono tę rozmowę na temat Thora, Sif i całej tej szalonej rodzinki. Wróćmy tutaj. Polecam się. No i powinno się pojawić... Rozpalę w kuźni. Tak, mamy drugi kamień snu. No ale wciąż potrzebujemy jeszcze dwóch, gdybym chciał sobie wszystko maksymalnie rozwinąć. No bo tutaj po jednym. Tak, łącznie potrzebujemy czterech, a mamy dwa. No nic, jak zmienisz zdanie? To ja tylko skorzystam z tej mistycznej bramy, żeby się podleczyć. No i w dalszą drogę wyruszymy w kolejnym odcinku. Powiem wam tak, nie chcę może robić jakiejś nadmiernie długiej przerwy od fabuły, ale może w kolejnym materiale byśmy się w końcu wybrali do Muspelheimu już jako Kratos i Atreus, bo moglibyśmy pierwsze wyzwania w ramach Tygla pozaliczać. One też mnie ciekawią. Wykonywaliśmy je wszystkie w poprzedniej części, no i podobnie oczywiście będziemy robić również i tutaj. Oczekujcie zatem, a póki co to by było na tyle. Cześć!